kromkę suchego chleba możemy dać. Wiesz co, no, mogę ci dać chleb cały. Dziękuję. O. Jesteś nad wyraz szczodry. W zamian podzielę się z tobą moją wiedzą o Garkainach. Posłuchaj. O, patrzcie jak warto. On to samo będzie miał? Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Gdyby nie panienka Szani, już dawno byśmy zczeźli. Jestem zarażony. Na cycki Melitele, ale... Na cycki Melitele. No to dobra. Siostrzyczko, jestem taka zmęczona. Chciałabym cię jeszcze zobaczyć. Zwariowałeś? Szani nas zobaczy. Kurde! Siostrzyczko? Gdyby nie panienka Szani, już dawno byśmy zczeźli. Jeśli chcesz żyć, odejdź ode mnie. Oj, na nic. Jestem zarażona. Dziękuję. Czuję, jak dostojny panie, wspomóż człowieka ciężko. Nie da się pielęgniarek nic. Ona ciągle się boją Szani. Dobra, mam. Dziękuję. Teraz ci pieniądze Jesteś są nad wyraz potrzebne. szczodry. Siostrzyczko? Zwariowałeś? Szani nas zobaczy. Siostrzyczko? Siostrzyczko? Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. A nie ma tu ogniska. Moje płuca. No lipa. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Nie ma nadziei. Strzygi odczarowanie. Dobra, przeczytajmy. Stara krew, to już przeczytałem. Strygi, wówczas rzekł wiedźmin do Foltesta: zapłać królu, a odszukam twoją córkę w ciemnym grobowcu. Odczaruję ją, jeśli to możliwe. Lecz jeśli nie podołam, bez wahania zabiję królewnę. Król zrozumiał, że to jedyna szansa i zawierzył los córki wiedźminowi. Przez długie godziny czarownik zmagał się ze strzygą. Odganiał ją srebrem i magią i magiczną sztuką. Walczył z bestią i nie dał się zranić. Ale strzydze również nie uczynił wielkiej krzywdy. Na koniec zamknął się w krypcie. Zapieczętował wejście magią i przeczekał do świtu. Albowiem wiedźmini posiedli wszelką mądrość o potworach i wiedzą, że wystarczy poranne pianie koguta, a przeklęta istota zostanie odczarowana. No i dobra. Kurde, ta Szani to... Złe wieści. Zaglądałam już do alejki. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. No, Szani, może byś nie szła sama, co? Melitele, chroni nas. Dobra, cicho. Ja zaraz przyjdę, Szani! Potrzebuję minerałów, żeby przygotować kompresy. Nie wiesz, gdzie mogłabym dostać winny kamień? Winny kamień. Co to jest winny kamień? Powiedz mi. O, Holender. Mogę nie mieć. Nadużywasz mojej cierpliwości. Dobra, cichaj. Idę do góry. Chciałabym cię jeszcze zobaczyć. Siostrzyczko? Boję się, co zrobi Szani, kiedy ogarnie ją szał zazdrości. Chciałabym cię jeszcze zobaczyć. Wieczny ogień oświet...
Potrzebuję ziół, żeby przygotować lekarstwa. Nie wiesz, gdzie mogłabym znaleźć kapryfolium? O matko, kapryfolium to ja chyba nie mam, wiesz? Ale mam niezłą łodygę. No to myślę, że jesteśmy w stanie to dopiero później zrobić. Jak zdobędziemy kapryfolium. Dokładnie. A cóż to miało znaczyć, człowieku? Dobra, jest jeszcze opcja, że się prześpimy do innego dnia. Znaczy do innej pory dnia. I rozdamy złoty talent, zręczność. Srebrne. Jestem taka zmęczona. Nie mogę się już doczekać walki. Jestem taka zmęczona. Zobaczymy do góry. Siostrzyczko? Chciałabym cię jeszcze zobaczyć. No niestety coś nie poszło. No dobra, widzimy się kiedy indziej. Męczymy. Szani! Dawaj tam. Co ty tam gadasz, paser? Nawet po bitwie pod Brenną ich tyle nie było. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. Dobra, Szani, pomożemy ci. Kurde, ale słabo powiem wam działa ten Wiedźmin. Jak się te ognie to wszystko tutaj uaktywni, to dzieją się cuda. RTX off. Może to nie jest najlepsza droga. Z dwojga złego wolę zabijać potwory. Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. W takim razie to jedyna droga. Ruszajmy. Thank you.
Kurde, niezła droga, ja wam powiem. Jest coraz gorzej. Wytrzymaj. Widać już wyjście. Widać główkę. O nie! Gryzo! Dobra, uspokój się. Dyskutują. Biała gada z kimś, z tym komendarem. O, elfy. Zdrada. O nie! Doszło do zdrady. Widzisz, bo miałaś nie miałaś kasku na głowie. Wynośmy się stąd! Racja, jej już nic nie pomoże. Niebawem dotrzemy na bagna, tam powinno być bezpieczniej. Filmik? Animation jakieś? Boh, to było straszne, nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. To powiem wam niezłe bagna. Szani! Patrzcie, jaki czarodziej mistrz. Płonąca róża! Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Szani żyje. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu Płonącej Róży. Geralt z Rivii. Jak zauważyłeś, jestem wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivii prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki. Więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno.
Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No! I to jest no człowiek! No. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Część powołanka. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Siegfried uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Siegfried, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Mhm. To magia, Wiedźminie. Ta. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy. Chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Zrozumiem. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu, nic mi nie jesteś winien. A ty? Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Będziesz ziemniaki robić? Za pół godziny dopiero ci się ugotują. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów. A ty masz ważne sprawy. Czy ja grałem w Wiedźmina 1? W takim razie nie. Do zobaczenia. Znaczy nie ukończyłem nigdy. Więc w sumie nie wiem, co się stanie, więc nie spoilerujcie. Znaczy słyszałem, że wszyscy giną, nie? I Wiedźmin też. No i nic nie zrozumiałem, no i nic nie wiem, co się co tu gadali. Do zobaczenia. W ogóle jak ja widzę tą nazwę tego, to jest buldożer. Gdzie są buldożery? Tu? To niezły topielec. Ale nie, dzisiaj nie będzie oglądania. Zatrzymaliśmy się na drugim, znaczy widzieliśmy dwa odcinki. Pierwszy i drugi. Dzieciństwo i nauka. Tak się nazywały te odcinki. Tu jest cmentarz. Zróbmy sobie ognisko.
Zrobimy sobie ogniska, bo utopce są. Nie wiem, jak go zabiłem. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. No to patrz. Muszę je najpierw rozpalić. Olejcie ten serial, książki są lepsze, dokładnie. Biała mewa wjeżdża! Wjeżdża biała mewa! Rosołek. To jest to. Weź na cmentarz. Wchodzimy na cmentarz, tak jak nam kazano kiedyś. Rosołek. Skóry. Krąg. Rycerz temerski. Dobra, idziemy tutaj. Bo most jest zawalony. O! Jakiś ziombel. Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Szkrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam. W krypcie strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, alem się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. I on teraz opowiada. To niezły wieczór. Czarno-biały wieczór. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły. Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie Pieseł. Będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem? Psy to wyczuwają takie rzeczy, nie? Psa zabiło. To niezła strzyga, powiem wam. To jest ten synek, nie? Młody.
czy jak? Czarne chmury nad Temerią. Walka ze strzygą, ale ja nie chcę walczyć ze strzygą, ja chcę odczarować ją. Łaskawy panie. Wiewiórki w okolicy widziałeś? Teraz to one wszystkie do wyzimy poszły. Nie ludzie zatracone. Co myśmy im zrobili? Znalazłem miejsce, gdzie te kurwie syny człowieka na tortury wzięły. Zakopali nieboraka po szyję w ziemi, żeby się ruszyć nie mógł, i łeb mu cały syropem klonowym wysmarowali. A nieopodal mrowisko było, mrówy czerwone, jak kciuk wielgachne. Domyślam się reszty. Łaskawy panie. No, tak było. Bywaj. Nigdy już nie zatrudnię nieludzia. Nigdy już nie zatrudnię nieludzia. O, tu oni są. Napiłbym się. Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Fajnie rozmawiają, nie? Wiesz, jaki on jest. Fajne odległości. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. Jasne, parmezano. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. Zapiszę. Znaczy, ona za pierwszym razem wiemy, kto ją zaczarował, nie? Tylko nie wiemy, dlaczego nawrót tego przekleństwa... Czemu powróciło przekleństwo? No to lecimy, zobaczmy, co się dzieje. A czy wiesz, jak ją odczarować? No ale idziemy, ale jej tam nie ma, nie? Jeszcze teraz przecież. Czekajcie, no. Ale ja nie wiem jeszcze, jak odczarować, więc... Znaczy wiem, jak odczarować, ale... Czy tak samo jak wtedy? Czyli miało być spanko? Dobra. Kot? Where is kot? Kot. Grom, jaskółka... Pamiętnik. O, to jest ważne. Przeczytajmy. Przeklinam cię, Folteście. Mam nadzieję, że zdechniesz i zeżrą cię robaki. Przeklinam ten kazirodczy związek. Twoja siostra Adda zasługiwała na kogoś lepszego. Pragnę, żeby dziecko, które zrodzi się z twojej chuci, było tak potworne, jak ty. Czekajcie. Jeszcze czarownica mówiła prawdę, już wkrótce posmakujesz zemsty. Wystarczy tylko przygotować wszystkie składniki i 3 razy powtórzyć formułę. Ponoć nawet to jest zbędne. Trzeba jedynie nienawidzić, a ja nienawidzę bardzo mocno.
Na marginesie pamiętnika ktoś wynotował informacje dotyczące przekleństwa. Wygląda na to, że ta osoba poszukiwała sposobu na odnowienie przekleństwa. No nieźle. Ostatnie życzenie. Kwasy, wszystko bierzemy. Przeczytajmy ostatnie życzenie. Dzieło traktuje głównie o geniuszach ognia, czyli ifrytach. Okej. Czy Adda to jest córka Foltesta? Tak. Tylko, że ona z kazirodczego związku poszła. Foltest z własną siostrą się przespał. Ponoć pijany był, nie wiadomo. No i jak to kazirodcze, dzieci z kazirodczych związków w naszym życiu rodzą się albo niepełnosprawne, albo umierają. Tak tutaj ona umarła po urodzeniu. Wdupili ją do sarkofagu. I z tego... I z tej córki powstała strzyga. Ale wiecie, że to ludzie kiedyś w to wierzyli, że to jest przekleństwo właśnie tam od jakichś bóstw i to są różne czary, że na przykład brat z siostrą dziecko robili, nie? Czy coś takiego, że to kazirodztwo, bo jak ludzie jeszcze kiedyś nie znali genetyki, to wierzyli w takie zabobony, że to pewnie przez to, że to jest kara boska. Zapiski. Tu są informacje o zbroi, że tam było jakoś z tą zbroją, że ktoś tam grał muzykę i ta zbroja tą muzyką była natchniona i że jak on szedł walczyć w tej zbroi, to ona była magiczna i ona grała pieśni czy coś tam. Dobra. Kamień. Kamień drogi. Ciało. Żółty. Dobra. No ja z tym... Nie mogę nic z tym zrobić, kamieniem. Ona miała wbudowany głośnik, ta zbroja, tak? To była taka nowość technologiczna, nie? Takie nowinki. Kuba Klawiatur, jakby wtedy żył, to by nagrał odcinek o tym. No, ale go nie było wtedy. Tu już byliśmy chyba, nie? A, dobra. No i dobra, i teraz wyłazimy sobie. Aha! No dobra, ale po co trzeba było rzucić te znaki? Ja wiem, jaka jest kombinacja art i gni art, ale to trzeba zrobić na tym. Ale to tylko wtedy chyba, kiedy ta strzyga, żeby ją wywołać, czy... Momencik. Ale teraz jest pytanie. Bez spoilerów. Czy ja jestem w tym w momencie... rozwiązać to ze strzygą bez zabijania jej, bo ja nie dowiedziałem się o jakiegoś eliksiru, albo w jaki sposób ją odczarować drugi raz.
Bo ja nie chcę jej zabijać. Dobra, grom. Dobra, to kamienie mi dadzą, tak? Puszczyka sobie wypiję. Widzicie, że tak to zadziałać powinno? To chyba nie zadziała, muszę spróbować innej kombinacji. No, art i gni art, nie? Art, art i gni. Bo to nie ten kamień. No dobra, czyli w ogóle nie w krypcie jest ten kamień. Ten kamień jest gdzieś na bagnach, tak? W innej krypcie. W jaskini. Aha. Aha. Czyli, dobra, czyli żeby teraz, czy mogę teraz w tym momencie iść, zmienić sobie porę dnia na noc, strzyga się pojawi i co mam robić? Mam uciekać przed nią po prostu, nie dać się zabić? Ale jak długo? Aż do poranka, nie? Czyli ustawiamy na godzinę przed porankiem. Tak? Czy zmierzch? Nie. No bo tak to by było idealnie, że to tylko siup i tu przeskoczy, nie? Świeczki będą gasnąć w grobowcu. Mhm. Kurwa, nie wierzę w to. Gdzie ona jest? Tutaj. Ghost trzyga. A są świeczki, no. Cholerka. No ale... No to odrzucanie jest słabe, bo patrzcie jak ona mnie nawala. Kółka. Nie w tym momencie, Patty, nie ma opcji. Co tu się dzieje? Zgasła jedna świeczka.
Jezu! No walka ze strzygą nie jest jakaś superancka. Nie zostało mi wiele czasu. A kurde, jeszcze ją zabiję. Top 10 anime fight. Już świta. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie odczarowana. Klątwa. W bieliźnie. Na pewno. Okłamujecie. No i siup. O! Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och. Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu, musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt, tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. Ja już
Ja już byłem w sarkofagu. No dlatego już nie mam co wyciągnąć. Zimno mi. Nie denerwuj się. Będzie dobrze. Jest. Chodźmy. No ona już prawdopodobnie będzie tu czekać, nie? Bo one to są magiczna gra. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmitar. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o salamandrę. Och, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów. Nie wspominał o jakimś magu? Kiedyś był z nim taki odrażający osobnik. Azur, czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Nic więcej nie wiem. Wiesz, gdzie go znaleźć? Azavdravet. Geralt. Dobrze się... Tak. Muszę... Nie. Au. Do zobaczenia. Teraz pogadam z tymi. Napiłbym się. Bywa. Dobra. No i dobra, i to jest zrobione. Czy ja dostałem ten miecz, czy nie dostałem tego miecza? Obrażenia 30% plus 20% szansa na efekt krytyczny. No ale mój jest w takim razie dalej lepszy. Czy nie? Szansa na krytyczny, no to lepsze to jest chyba, że krytyczny. Wymieniamy na niego? Tylko że ja teraz jestem jak samuraj jakiś. Jaskinia. Krypta Kruka. Jaskinia uchodźców. Jaskinia druidów. No tu jest jaskinia, ale żeby tam zejść... Dobra, musimy zejść na dół. Samuraj Gerwant. Gerwant, samuraj Gerwant, tu dzięki, że jesteś, Gerwancie.